Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Serio Powiem Ci. Muszę Wam przyznać, że nie mogę się dzisiaj przestać uśmiechać, ponieważ mam kolejnego gościa. To jest Małgosia. Małgosia też pracowała w oddziale dla dzieci, więc jest pełna pomysłów, książek, twórcza jest po prostu... Ona ma zdolności plastyczne, ona. Ja to jak zawsze Wam powtarzam, niekoniecznie. Więc witam Ciebie, Małgosiu. Nasze spotkanie, słuchajcie, zaczęło się w ogóle od tego, że siedziałyśmy z Małgosią, rozmawiałyśmy o książkach i coś zaczęło się mówić o książkach z dzieciństwa i zapytała Małgosię, jaka to jest Twoja książka, którą z dzieciństwa pamiętasz, a Małgosia o kaczuszkach. Więc słuchajcie, mamy dzisiaj książeczki o kaczuszkach, co zresztą potem pokażemy Wam, ponieważ Małgosia tutaj ma fajne pomysły, będziemy robić kaczki, takie wiecie, do naklejania z najprostszej formy matematycznej, czyli z koła, z kółka, właściwie z okręgu, z kółka. Kółeczka. Dobrze, więc zaczynamy, może zacznijmy od tego, że o kaczkach jest naprawdę kilka fajnych książek. Z mojego dzieciństwa były takie, słuchajcie, pamiętam Guby Donald. I tam były zawsze takie obrazeczki, gdzie były kilka scen komiksów o kaczorze Donaldzie, Pluto i cała ta seria. Ja zbierałam te papierki, no gdzieś tam zaniknęły w międzyczasie w boju, ale w związku z tym przyniosłam Wam komiks. Słuchajcie, znowu komiks przyniosłam, to jest coś nowego. To jest właśnie Kaczogród. No i tu mamy, prawda, przygody kaczora i całych tutaj przyjaciół, tych małych kaczuszek. Polecam, słuchajcie, to jest moje dzieciństwo i na pewno akurat no, do tego wracam pamięcią, ale mamy też, słuchajcie, taką książeczkę z zielonej sowy, o której warto porozmawiać z dziećmi, na przykład z takimi bardzo dziećmi nieśmiałymi. To jest Kaczoryk, który wstydził się kwakać. I zobaczcie, czytam Wam tutaj fragment. Na początku ten kaczorek jest bardzo wstydliwy. Zobaczcie, jakie są rysunki. To jest cała seria właśnie o zwierzątkach, które mają jakieś kłopoty i pokonują. To są bardzo wzruszające historyjki. I na przykład tutaj... Kaczorku, opowiedz nam coś nowego. Kaczorek jest bardzo nieśmiały i nigdy nie wie, co na to odpowiedzieć. Trzyma dziobek zamknięty, kiwa łebkiem i szybciutko ucieka. No i słuchajcie, cała sytuacja pokazuje, gdzie ten kaczorek chodzi, kogo spotyka, że próbuje otworzyć dziobek, że mimo, że otwiera dziobek, nie wydobywa się żaden dźwięk, ale któregoś razu pojawiły się lisy i niosą taki wielki, wielki gar i kaczorek co pomyślał, że go ugotują. Tak? No nosił drzewo, musiał się ich słuchać, ale w pewnym momencie udało mu się uciec. Zobaczcie, o tak czmychnął. O tak, po prostu czmychnął i uciekł. Dopadł do podwórka. Próbuje powiedzieć, nie bardzo mu wychodzi, tak? Lisy wpadają na podwórko. Jest cała afera. I nagle zaczynają krzyczeć kury, kaczki, koguty. A wiecie kto najgłośniej? Kto najgłośniej przyganiał lisy? Właśnie tak, kaczorek. Kaczorek, który krzyczy najgłośniej, wydobywa z siebie ten głos i dzięki temu uratowali wszystkie zwierzątka z podwórka. To jest taka historia. I oczywiście moja ulubiona, którą uwielbiały moje dzieci, to jest Pan Kuleczka, w której występuje fantastyczna kaczka katastrofa. Między innymi kaczka katastrofa nie rozumie, co to jest układanka. Bardzo się zdziwi i na przykład mówi tak. Nie ma to sensu, powiedziała. Przecież tych kawałków jest za dużo. Rzeczywiście kolorowe kartoniki zajmowały cały wielki stół. Obrazek miał być taki, jak ten na pudełku. Tak powiedział pan Kuleczka. O, mam niebieski kawałek, ucieszył się Pypeć i odłożył znaleziony jakimś cudem kawałek. To nie ma sensu, powiedziała katastrofa. Przecież ten obrazek już jest cały. O tu, na pudełku. To po co go jeszcze raz układać? I po co go ktoś kroił na te powykręcane ogryski? Żeby było ciekawiej, zamruczał
wpatrzony w stół powiedzieć: ciekawiej? Zawołała katastrofa. To ja już wolę, żeby było nudniej. Przecież to ciekawiej. Cały dzień w ogóle nie da ze sobą się bawić. Tak zdziwił się Pypeć i dodał zamyślony. Tu mi brakuje jednej części nieba, niebieskiej, a nigdzie jej nie widzę. Katastrofa dała mu kawałek. To wstaw zieloną, poradziła. Pypeć dopiero teraz zdziwił się na dobre. Po pierwsze, tak nie można. Po drugie, ta zielona tutaj nie pasuje, wytłumaczył. Każda część ma swoje miejsce. Bo tak powiedział pan Kuleczka, skrzywiła się strasznie katastrofa. No tak, potwierdził Pypeć. Tak powiedział, bo tak jest. Tam. Katastrofa nie wyglądała na przekonaną. Zobacz, na pewno się uda. I próbowała wcisnąć zielony kawałek tam, gdzie było niebo. No i tutaj właśnie, zobaczcie, jest kaczka katastrofa. Pypeć to jest pies. Układają sobie puzzle, a kaczka katastrofa jak zwykle narzeka. Zawsze ma inne zdanie. Zawsze się przeciwstawia. Zawsze ma coś do powiedzenia. Pan Kuleczka zawsze musi uspokajać, tłumaczyć. No, takie to z niej zwierzątko. A teraz proszę, żeby Małgosia powiedziała o swojej książce. Tak. Dobrze, ja opowiem o mojej książce. Pierwsza, jak tylko zadała mi pytanie Asia, jaka jest książka mojego dzieciństwa, to od razu mi się przypomniało tak właśnie taka seria bajek. I na pierwsza myśl to była jakaś kaczuszka. Aż nawet nie do końca pamiętałam, co tam było, natomiast ta kaczuszka gdzieś mi tam utknęła w głowie. No i fakt, potem jak otworzyłam, to wtedy zauważyłam, no, po pierwsze na okładce jest kaczuszka. A to jest sobie książka, którą tak, przyniosłeś tak, do to domu. Jest moja książka. To jest książka, która jest, którą dostałam, jak miałam około 6 lat. Dostałam ją od dziadka. Jak widać, jest ona już poklejona na różne sposoby. No i jest już troszeczkę zaczytana. No, w tamtych czasach tam za dużo książeczek nie miałam. Tak? I to jest właśnie ta moja ulubiona, wyjątkowa książeczka. Napisana została przez Władimira Sutiejewa. I może ja przeczytam po prostu pierwszą historyjkę, którą pamiętałam o kaczuszce. Kogucik i kaczorek właściwie. Wlekł się z jajka kaczorek. Wyklułem się, powiedział. Ja też, powiedział kogucik. Idę na przechadzkę, rzekł kaczorek. Ja też idę, rzekł kogucik. Kopię dołek, rzekł kaczorek. Ja też kopię dołek, mówi kogucik. Widać? Znalazłem robaka, pochwalił się kaczorek. A ja też, ucieszył się kogucik. Schwytałem motylka, mówi kaczorek. Ja też schwytałem, powiedział kogucik. Chcę się wykąpać, powiada kaczorek. Ja też chcę, podchwytuje kogucik. Pływam, woła kaczorek. Ja też, odzywa się kogucik. Ratunku, wyciągnął kaczorek kogucika z wody. Jeszcze sobie popływam, powiedział kaczorek. A ja nie, powiedział kogucik. I to była taka krótka bajeczka, jedna z wielu w tej książeczce, o której pamiętałam, tak? Nie, no tutaj bardzo fajne są te obrazki, ponieważ każde zdanie jest zaopatrzone w obrazek. Dokładnie. Spróbujmy jeszcze tak trochę przybliżyć, może się uda zobaczyć. I właśnie jest taka historyjka, gdzie kogucik chce to samo co kaczorek. Tak. Ale okazuje się, że jednak nie wszystko może zrobić tak samo. Nie ma co powtarzać za. Tak, trzeba mieć czasami swoje zdanie ocenić i swoje poznać możliwości. Tak, poznać samego siebie. No oprócz tego są historie o trzech kotkach. Mamy też historię pod grzybem i wiele innych. Zachęcam, jeżeli ktoś znalazłby tą książeczkę, ponieważ tej książeczki u nas w bibliotece nie ma, ale jakby ktoś gdzieś ją znalazł albo... Ogłaszamy akcję detektywistyczną, znajdź książkę w innej bibliotece. Tak, na przykład, albo gdzieś zapewne, gdzieś rodzice też mogą mieć taką książeczkę. Może gdzieś babci, dziadka, wuja.
Ciocie. Można na pewno poszukać, wygrzebać. Jest to książka z 1988 roku. Czyli to, słuchajcie, to tak dla mnie to akurat tak wcale nie tak dawno. Dobrze, słuchajcie, zapraszam Was teraz do pracy plastycznej, którą przygotowałyśmy. Właściwie Małgosia przygotowała dla Was. I za chwilę zobaczycie, jak w prosty sposób zrobić kaczuszkę. Dzisiaj zrobimy kaczuszkę z origami. Potrzebne do tego będą... Stop. Nie. Dobrze. Będziemy teraz robili kaczuszkę z origami. Do zrobienia kaczuszki potrzebne nam będą kolorowe kółeczka w kolorze żółtym i czerwonym. I do tego jedno oczko. My tutaj mamy takie gotowe oczko, natomiast możemy też wyciąć po prostu z czarnego papieru malutkie kółeczko. Więc tak, żeby przygotować takie kółeczko, mamy już tutaj gotowe, wycięte, natomiast możemy je zrobić sami poprzez narysowanie cyrklem koło, a później wycięcie. Można to koło też można odrysować od różnych przedmiotów. Dobrze. Zaczynamy naszą kaczuszkę. Ja będę robić razem z Tobą. Dobrze, dobrze. Kurczaczku. Niech będzie. Dobrze. Bierzemy największe kółko w kolorze żółtym i składamy na pół. Tutaj tak mocniej możemy zgiąć ten brzeg. Tak, tak. Teraz tak. Teraz nakładamy klej na jedną... na kółeczko, naszą półeczkę. Może być zwykły klej, nie musi tak, być specjalny. Zwykłym klejem, no to jest papier, więc będzie się trzymał. I przyklejamy. Jest. Super. No tak, no tak mam tak być sobie. Tak, tak sobie tak mocno. Teraz bierzemy, będziemy robili główkę. Główkę. To jest po prostu kółeczko, które sobie przykleimy. Czyli tak, tak jak jest bez zaginania. Dokładnie. Przyklejamy. Smarujemy klejem. I przyklejamy. Kolorz? Tak po prostu. Tak, ale to na tym czy tak? Można przed. Tam jak będzie troszeczkę nachodzić. Jak mamy kaczuszkę, tą kaczuszka musi mieć dziób. Bierzemy najmniejsze kółeczko w kolorze czerwonym i składamy na pół. Czyli potrzebujemy kółeczek w różnych rozmiarach. Tak. Największy jest na tułów. Tak, średnie jest na główkę, malutkie kółeczko jest na dziobek i jeszcze tutaj te dwa czerwone będą na nóżki. Na nóżki. A to żółte? To jest skrzydełko. Czyli na nóżki i na skrzydełko mogą być kółka w tym samym rozmiarze. Tak. Czyli tutaj też czerwone na pół. I smarujemy klejem. Przyklejamy. Tak trochę, żeby zaszło na ten kółeczko. Teraz zrobimy sobie nóżki. Nóżki robimy z tych dwóch większych kółeczek czerwonych. Też składamy je na pół. I jedno i drugie. Jedno i drugie. Mniej więcej przykładamy tak, jak powinno. Stwierdzimy, że będzie dobrze. No to właśnie. Tak, nie, dobrze, dobrze. Czekaj, popatrzę. Aha. Czyli tym brzegiem tak, bardziej w lewą stronę, a tym okrągłym w prawo. I żeby tak nam nachodziło do środka. Smarujemy klejem. Jak przykleicie w drugą stronę, to też myślę, że nie będzie miało większego znaczenia.
Tak nie na prosto, prawda? Żeby tak, troszkę tak było. Każdy kaczorek może być. Ale wolałabym, żeby mój miał proste nóżki. Jest. Teraz brakuje nam już tylko skrzydełka. Żeby zrobić skrzydełko, bierzemy drugie, mniejsze kółeczko żółte i też składamy na pół. Tutaj też smarujemy klejem. I przyklejamy mniej więcej. On chyba startuje do lotu. Taki pochylony łeb, że zaraz poleci. Dobrze. To zostało nam już tylko i wyłącznie oczko. W związku z tym, że nasze oczko jest tym oczkiem takim plastikowym, żeby go przykleić, to musimy użyć kleju magicznego, ponieważ na zwykłym do papieru nie będzie się trzymał. Niektóre oczka, słuchajcie, są samoprzylepne. Więc można odczepić tą powierzchnię na dole i po prostu przykleić oczko. My natomiast przyklejamy. I teraz, proszę bardzo, oto i nasze kaczorki. Słuchajcie, ja tak myślę, że te kaczorki, żeby nie były tak w powietrzu, to jak zwykle można kredkami dorysować im przynajmniej jakiś kawałek trawy. Tak. Chyba, że spływają sobie po jeziorze, więc wtedy może być niebieski kolor. I teraz wygląda. Mam nadzieję, że uda Wam się zrobić taką kaczuszkę. Myślę, że mniejsze dzieci już też z nożyczkami są obeznane, jeżeli nie, to można poprosić kogoś starszego o pomoc. Myślę, że na tyle dobrze to powoli zrobiłyśmy, że zapamiętaliście. Dzisiaj dziękujemy już za spotkanie. Posłuchajcie, szukajcie książek o kaczuszkach. A nie powiedziałyśmy najważniejszego, że jest jedna bardzo znana kaczka. Mam nadzieję, że pamiętacie taki wiersz. Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Pamiętacie? Jeżeli nie, to poszukajcie. Naprawdę jest zabawna. No, jeżeli ktoś chce jeść tasiemkę zamiast makaronu albo jeść wykałaczkami, naprawdę polecam. Czytajcie, jak zwykle prosimy bardzo. Mamy dużo książek w bibliotece. Jak widzicie, też i o kaczkach. Zapraszam również do zabawy. Może zaprosić jeszcze kogoś, z kim będziecie chcieli takie właśnie kaczuszki zrobić. Mogą być w różnych kolorach, rozmiarach, jak sobie wymyślicie. Dzisiaj bardzo dziękujemy. Dziękuję Małgosi za jej książkę. Pokaż dziękuję jeszcze raz może dziękuję stronę tytułową. Tak, tak. Majeczki z obrazkami. Tak. Do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiamy Was. Do zobaczenia.